A jeszcze taka jedna ważna rzecz, ponieważ dosyć sporo osób zawsze się zastanawia, ja również zawsze się zastanawiałam nad tym, dlaczego w sklepach jest tak, że nie możemy reklamować ubrań z wyprzedaży. No bo niestety zdarza się czasami tak, że gdzieś tam w tym szale zakupów przymierzyliśmy coś, no tak na szybko i niby nam pasowało, ale przychodzimy do domu, no i okazuje się, że jednak nie, chcielibyśmy to oddać, a najczęściej spotykamy się z czymś takim, że mówią nam w sklepie, niestety to jest rzecz z wyprzedaży i już tego pan nie może oddać. No, takie twierdzenie, że nie możemy reklamować zakupów, muszę obalić. Mhm. Niestety, ale obalam, ponieważ tutaj się nawet mogę powołać na dane, że według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdy kupiony towar na wyprzedaży możemy zwrócić i zareklamować. Tylko tak. Reklamujemy towary przy tak zwanych wadach ukrytych. Czyli jeżeli kupimy sobie bluzkę, która ewidentnie już przy zakupie zdradza oznaki, nie wiem, tutaj gdzieś nitka jest wyciągnięta, tutaj zaciągnięta, to jakby kupując taką bluzkę, zgadzamy się automatycznie na to, że nie możemy jej zwrócić, zareklamować. Jeśli na przykład kupimy sobie buty, powiedzmy przecenione z 5 na 2000 i widzimy na nich ryskę i decydujemy się na zakup, ale po miesiącu odpadnie w nich obcas, to jak najbardziej jesteśmy nawet zobligowani do tego, żeby pójść do sklepu i ubiegać się o reklamację. Mamy bodajże 2 miesiące na reklamację i chyba 2 tygodnie na zwrot. Bo jeśli chodzi o zwrot, to możemy zwrócić właściwie wszystko. Teraz sieciówki idą na rękę, sieciówki, butiki, także... Także trzeba się, jeżeli oczywiście sprzedawca odmawia takiej reklamacji przy ewidentnym jakimś błędzie produktu, jesteśmy jakby w pełni zobligowani do tego, żeby nawet wejść na drogę sądową. Także mamy swoje prawa i możemy reklamować i zwracać spokojnie na wyprzedażach. Musimy tylko pamiętać o tym terminie. Uszczęśliwiła pani teraz wszystkich, którzy wybierają się na wyprzedaże. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Na pewno jeszcze nie raz porozmawiamy na antenie Akademickiego Radia Indeks o audycji Fashion Victim. No i ja zachęcam was również, żebyście zaglądali na stronę La Mode Info, ponieważ to bardzo dobra strona, na której znajdziecie wszystkie nowinki ze świata mody, z pokazów i nie tylko. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Bardzo. Moim gościem była pani Weronika Płocha. Dziękuję. Ja również. Do usłyszenia. Dobrze, moi drodzy, a my lecimy dalej z naszą audycją. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego o wyprzedażach, czego chcielibyście wiedzieć. Także wiemy już, że potrzebna jest nam lista, żebyśmy mogli przygotować się dobrze do wyprzedaży. Sprawdzamy swoją szafę, patrzymy, co jest nam potrzebne, żebyśmy już na miejscu w sklepie nie pokupowali czegoś, czego nosić nie będziemy, ale jak usłyszeliście, można te rzeczy zwracać. To nie jest tak, że wyprzedażowe ubrania nie podlegają reklamacji, jeżeli powinny być reklamowane. No dobrze, a my lecimy dalej. Must have. Must have dzisiaj, a tak się też zdarzyło, że pani Weronika mówiła o skórzanej kurtce i ja również o skórzanych rzeczach będę teraz mówić, ponieważ no, skórzana kurtka to jest taki klasyk, na który rzeczywiście warto jest dać trochę więcej pieniędzy, ale skóra to nie tylko pierwsze skojarzenie oczywiście z kurtką, ale to nie tylko kurtki, to także pozostałe części garderoby, ponieważ bardzo modne są ostatnimi czasy skórzane spodnie. Na stronie Fashion Victim na Facebooku też mogliście zobaczyć, bo swego czasu pojawiła się tam skórzana ołówkowa spódnica. Coś pięknego. To akurat model od Prady, ale nikt nie każe nam kupować ubrań od Prady, jeżeli nas na to nie stać. Oczywiście możemy kupić inną spódnicę, chociaż jeżeli to naturalna skóra, to oczywiście i tak będzie kosztowała dosyć sporo. Także skórzane dodatki również, świetne, świetne rzeczy, ale taka para skórzanych rurek to jest świetny zakup i świetna inwestycja, ponieważ te ubrania to są ubrania tak naprawdę na lata. To nam się nie rozpadnie, jeżeli oczywiście będziemy o nie dbali, odpowiednio je czyścili i przechowywali, ale to jest po prostu inwestycja, także za radą pani Weroniki, jeżeli wybieracie się na wyprzedaż i macie coś upatrzone, to nawet 20-30% obniżka cen, no zrobi wam konkretną różnicę, jeżeli ta cena jest dosyć wysoka. Out of fashion. A w out of fashion dzisiaj znalazła się postać.
Zazwyczaj wybierałam ubrania czy jakieś zjawiska. Dzisiaj pojawi się postać, a dokładnie chodzi o Marylę Rodowicz, która no, zadziwia mnie z występu na występ, kiedy gdzieś tam uda mi się obejrzeć ją na jakimś festiwalu, bo najczęściej na festiwalach ją widać. To zadziwia mnie i to wcale nie pozytywnie, ale rzeczywiście na niekorzyść. Ostatnie jej wystąpienie na festiwalu w Opolu, kreacje za 300 tysięcy złotych, które zostały no, skrytykowane od razu. Pani Marylo, pani ma 60, jak dobrze sobie przeliczyłam, 6 lat. A to, co prezentuje na scenie, jest straszne. Po co ścigać się z Dodą? Czy nie wiem, czy ona, wydaje się, jakby Marylo Rodowicz ścigała się z Dodą albo z Lady Gagą nawet. Zdjęcia, które można obejrzeć w internecie właśnie z festiwalu w Opolu, są straszne. Te stroje, które dla niej wymyślono, są przerażające. Widać, że inspirowane zagranicznymi gwiazdami, bo można się tu doszukać i Lady Gagi, i Beyoncé trochę. To jest szczególnie te złote pazury, które pani Maryla ma przyczepione do swoich paznokci, to ewidentnie Beyoncé i jeden z jej teledysków. No, można by straszyć dzieci, że niestety muszę to przyznać, ale można straszyć dzieci tymi strojami. Nie pasują do jej wieku, do dorobku, jaki ma na swoim koncie. Ona już, wydaje mi się, że ona już nie musi robić czegoś takiego, co robi, a jest w tym momencie karykaturą samej siebie. Polecam wam, obejrzyjcie sobie to, tylko nie przed snem. Ale ubrania są straszne. Jest wersja bardziej w stylu rockowym, taka glam rockowa. Dużo cekinów i jakichś dziwnych metalowych ozdób. A druga jest bardzo barwna, kolorowa. Dziwne fryzury, dziwny makijaż. I wydaje mi się, że nie wypada już kobiecie w tym wieku, biorąc pod uwagę, że ona się obroni muzyką, a nie tym, co robi, i niepotrzebnie ściga się właśnie z młodością i z tym, żeby wymyślać coraz to dziwniejsze stroje tak naprawdę. A teraz będzie nowość. To jest dziewczynka, można tak powiedzieć, dziewczynka, która zaczęła od bloga, tak naprawdę trochę w niej w tym było mody, trochę jej codziennego życia, trochę muzyki, no i w pewnym momencie okazało się, że gdzieś tam jakiś sukces się pojawił po drodze. Nagrała płytę. Mówię o honoracie Skarbek Honey, która okupuje ostatnio listy przebojów, która pnie się do góry. Ja śledzę jej bloga już jakieś 2-3 lata. No i widać te zmiany w tym, co robi. No mam nadzieję, że będzie szła tą drogą, którą szła do tej pory. Czy to są dobre kawałki, to pozostawiam wam do oceny, ale Runway to w ogóle nowość na antenie Akademickiego Radia Index. Alfabet projektantów. R jak Sonia Rykiel. Doszliśmy już do literki R. Zaczynam się obawiać, ponieważ kończą mi się literki, ale spokojnie, na pewno powstanie kolejny alfabet, jak już się skończą. Dzisiaj Sonia Rykiel. Jak ją ochrzcili w latach 70. Królowa Dzianin, tak powiedziano o niej, powiedzieli oni dziennikarze z amerykańskiej gazety Women's Wear Daily. Sama Rykiel mówi o sobie, że projektantką została przez przypadek, aż sukces przyszedł w ciągu jednej nocy. Jak to było z nią? Zacznijmy od początku. Urodziła się w 1930 roku w Paryżu w rodzinie żydowskich imigrantów z Polski. Już jako 17-latka dekorowała witryny w sklepach z tkaninami, a w wieku 23 lat poślubiła sama Rykiela, który był już wtedy właścicielem eleganckiego butiku Laura w jednej z elitarnych dzielnic Paryża. No i tak to właśnie jakoś przypadło Soni Rykiel, że przypadkiem trafiła na dostawę swetrów w sklepie swojego męża. Wypatrzyła pewien model, bardzo jej się spodobał, poprosiła producentów, żeby zrobili podobny, tylko sporo mniejszy. No i akurat do butiku, kiedy ona miała ten sweter na sobie, przyszła dziennikarka z Elle. No i tak jej się spodobał ten sweter, że Sonia Rykiel trafiła na okładkę pisma. I jak sama Sonia Rykiel mówi o sobie, stała się królową Dzianin, nie wiedząc nawet, jak robi się sweter.
kiedy już postanowiła, że powoli, powoli postanowiła, że zajmie się modą, no to w kwestii wyglądu swojego i kobiet, dla których chciała projektować, nie uznawała kompromisów, bo stwierdziła, że ubrania dla kobiet, szczególnie tych, które spodziewają się dziecka, ponieważ jej życie miało duży wpływ na to, co projektowała, w momencie, kiedy spodziewała się dziecka, szukała ubrań dla siebie i stwierdziła, że wszystkie ubrania dla kobiet w ciąży są po prostu brzydkie. Także wymyśliła wygodne dzianinowe sukienki, wstawiła je do butiku męża, no i tak się zaczęło. Wszystkie paryżanki nagle chciały, zapragnęły właśnie takich sukienek. A Sonia Rykiel twierdzi właśnie, że dla kobiety ważne jest, by mogła się swobodnie poruszać, pójść z dziećmi na spacer, a potem szybko wskoczyć do autobusu. Seksowne ubrania muszą być wygodne. I w 1968 roku Sonia otworzyła własny butik, a na witrynie sklepu oprócz ubrań projektantka umieszczała także książki zaprzyjaźnionych pisarzy i wydawców, co bardzo zaintrygowało całą elitę Paryża i nie tylko. Jako pierwsza uznała także, że chowane dotąd szwy ubrań mogą być ozdobą. Wprowadziła nadruki, które zmieniały bluzkę w manifest polityczny albo dzieło sztuki. Ma także takie swoiste upodobanie do czerni i granatu. I sama mówi o tych kolorach, że one nie są wcale smutne, że czarny tak naprawdę może być wesołym, jaskrawym kolorem, ale wszystko zależy od tego, co się z nim zrobi. Jeżeli chodzi o styl Soni Rykiel, to jest tak naprawdę ponadczasowy. Tu nie chodzi o szokowanie, o efekciarstwo, tylko właśnie o wygodę. Te długie, pasiaste swetry, które mogliście także zobaczyć w H&M-ie, ponieważ Sonia Rykiel zaprojektowała kolekcję dla tej sieciówki. Można je nosić jako tuniki, jako obcisłe dzianinowe bluzki i konsekwentnie pojawiają się w kolejnych kolekcjach i po tym można rozpoznać właśnie styl Soni Rykiel. No, aktualnie od 2000 roku marką zarządza jej córka Natalii Rykiel, ponieważ Sonia Rykiel to już starsza pani. I w 2008 roku Natalii zorganizowała z okazji 40-lecia marki specjalny pokaz, zaprosiła wszystkich najlepszych projektantów, kreatorów mody do zinterpretowania stylu Soni Rykiel. Także można było zobaczyć styl Soni Rykiel w odsłonie Jean-Paula Gaultier, Siostro d'Arte czy Stelli McCartney. Także jak najbardziej można mówić o jej stylu, że jest ponadczasowy i uniwersalny. To tyle, jeżeli chodzi o Soni Rykiel. I przyszedł czas, żeby się z wami pożegnać. Bardzo szybko zawsze mi zlatuje te 30 minut w modowym świecie, ale tak to już jest, że jak się mówi o czymś, co się bardzo lubi, to ten czas płynie bardzo szybko. Tak jak powiedziałam, będą mnie teraz telefonicznie odwiedzać specjaliści, profesjonaliści z portalu modowego La Mode Info. Tam zaglądajcie. Zaglądajcie także na facebookowy profil audycji Fashion Victim www.facebook.com/f.victim. A już w przyszłym tygodniu kolejna odsłona, kolejne modowe nowinki. Konkurs również się pojawi. Także do usłyszenia za tydzień.